Jak masz na imię? Pogotowie przywozi dziewczynę, która w łazience rozcięła sobie nogę. Mimo podanych leków, rana nie przestaje krwawić. Ela, tak? Trzeba koniecznie wezwać Piotra, grozi jej krwotok tętniczy. Mnie to wygląda na sepsę. Przecież to zwykłe skaleczenie, jaki zabieg? Chłopak nie wie, jak poważny jest stan zdrowia dziewczyny. Okazuje się, że zdradzał ją z jej najlepszą przyjaciółką. Miał się z nią rozstać. Ale co, ciągle coś stało na przeszkodzie. Monika! Czego ty chcesz? Zmieścimy się tu razem. W końcu schudłem. W szpitalu jest chory na cukrzycę mężczyzna wraz ze swoją narzeczoną. Para niedługo ma się pobrać. Teraz mam Marcina. Oświadczył mi się. Planujemy ślub. Panie doktorze, ja chciałabym chociaż cokolwiek wiedzieć. Wyniki badań są bardzo złe. Pacjent ma raka trzustki. Jakie mam szanse, doktorze? 3 do 18. Przecież zawsze jest nadzieja. Mężczyzna odmawia leczenia i chce wyjść ze szpitala. Do mnie cię. Na szpitalny oddział ratunkowy ratownicy przywożą Ewę Jaworską. Młoda kobieta poważnie zraniła się w nogę. Pogotowie wezwał jej chłopak. Karetka! Na przyjęcie pacjentki czeka już doktor Dominika Gajda. Co się dzieje? Dziewczyna, 22 lata, zraniła się w trakcie kąpieli. Zrobiliśmy opatrunek uciskowy, rana w okolicach pachwiny. Ciśnienie tętnicze obniżone 90 na 50. Akcja serca przyspieszona. Było dużo krwi? Niestety tak, ale nie doszło do przerwania tętnicy. Już to zobaczę. Zimno. Dziewczyna jest przestraszona. Ma dreszcze. Zimno. Raz, dwa, trzy. Ona ma mokry cały szlafrok. Trzeba będzie jej to zdjąć. Nie. Spokojnie. Zimno mi. Słuchaj, jest ci zimno, bo jesteś cała przemoczona i przemęczona. Jest tu Rafał? Jaki Rafał? Mój chłopak. Karetka nie chciała go zabrać. Wiesz co, jeżeli go nie ma, to na pewno jeszcze tu przyjedzie. Uspokój się. Trzeba jej podać kroplówkę nawadniającą i koniecznie zmienić ubranie, bo jest całkowicie mokre. Spokojnie. A jak to się stało? Co się stało? Poślizgnęłam się i upadłam na metalową medalniczkę z blachy. Zimno. Trzeba będzie oczyścić rany i zmienić opatrunek. Kiedy przyjechaliśmy na miejsce wypadku, niestety nie wyglądało to zbyt dobrze. Woda w wannie była zakrwawiona, dziewczyna skarżyła się na silny ból. Jej chłopak niestety nie potrafił zrobić opatrunku uciskowego i dziewczyna straciła sporo krwi. Zrobiliśmy opatrunek i podaliśmy środki przeciwbólowe. Tak, poproszę przygotować. Kiedy pielęgniarki zmieniają pacjentce opatrunek, do szpitala dociera chłopak, na którego tak czeka ranna dziewczyna. Przepraszam. Chciałbym się dowiedzieć o przywiezioną przez pogotowie pacjentkę. Tak, rozumiem. Proszę poczekać chwilkę, prorejestruję pacjentkę. Ale ja tylko chciałbym się dowiedzieć. Pana, ja rozumiem, ale są jakieś procedury, prawda? Proszę stanąć i poczekać na swoją. Chcę rozmawiać z jakimś lekarzem. Proszę pana, czy pan nie rozumie? Proszę stanąć i poczekać. Ten numerek ma pan ubezpieczenia? Tak. Bardzo proszę. Mhm. Tak. Usłyszałem z łazienki krzyk. Ewa leżała w wannie i wszędzie było pełno krwi. Ona krzyczała, że ją boli. Nie wiem, co się stało. Ja w pewnym momencie też wpadłem w panikę. No, ale nagle zobaczyłem, że ona krwawi z nogi, więc wziąłem jakiś ręcznik i przycisnąłem jej do tej rany. No, niewiele to pomogło, ale zadzwoniłem na 112. Na szczęście szybko przyjechali. Chłopak czeka na jakieś informacje o swojej dziewczynie, a w izbie przyjęć pojawia się 50-letni Marcin Mierzewski. Mężczyzna ma nieustające torsje. Przyszła z nim narzeczona. Para niedługo ma się pobrać. Poczekaj tu na mnie, ja pójdę ci zarejestrować. Wszystko będzie dobrze. Tak, tak. No, proszę czekać na wezwanie w takim razie. Proszę bardzo. Dzień dobry, pani. Chciałam zarejestrować Marcina Mierzewskiego. A pacjent jest tutaj z panią? Tak, oczywiście.
Nie ma go, przepraszam, on się bardzo źle czuje. Czy gdzieś tu jest w pobliżu toaleta? Tak, prosto i korytarzem w prawo. Dziękuję bardzo. Przepraszam, stało się panu coś? Pomóc? Nie trzeba. Zaraz przejdzie. Żołądek mi nawala. A, też tak kiedyś miałem. Myślałem, że w szpitalu wyląduję, ale wie pan, to była tylko impreza w moim przypadku. Tak to czasem jest, jak człowiek na rozrabia. Oj, tak, zgadzam się. Już mi lepiej, dziękuję. Przepraszam panią, to męska. Już nasza kolej. Dasz radę iść? Tak, kochanie, idziemy. Dziękuję panu. Na szczęście już jest nasza kolej. Nie będziemy musieli długo czekać. Kobieta bardzo martwi się o swojego narzeczonego. Zależy jej na nim. Od lat nie czuła się tak szczęśliwa. Ten mężczyzna sprawił, że na nowo zaczęła się uśmiechać. Proszę sobie usiąść, to wszystko. Tak? Przepraszam pana, myśmy tutaj byli przed panem pierwsi. Ale ja pani nie widziałem. Nie można tak sobie wychodzić i się potem wpychać. Ale pacjent naprawdę bardzo źle się czuje. Musieliśmy odejść na chwilę. Ale w takim stanie nie możemy czekać. Och. Proszę pana, państwo byli przed panem. No nie pamięta pan, przecież przed chwilą stali tutaj. Bardzo pana przepraszam, dziękuję. Bardzo proszę, imię, nazwisko, PESEL i przygotować jeszcze do... Para wypełnia dokumenty potrzebne do rejestracji, a chłopak rannej dziewczyny nie może doczekać się informacji na temat stanu jej zdrowia. Bardzo się denerwuje. Przepraszam bardzo, pomoże mi pani? Tam jest moja dziewczyna, ona się nazywa Ewa Jaworska. Ja chciałbym się dowiedzieć, co z nią. A pani doktor Gajda się nią teraz zajmuje. A to mogę wejść? Momencik, ale pan jest z rodziny? Nie, ja jestem narzeczonym, ale dzwoniłem na pogotowie ja. Jak ta rana? Bardzo krwawi, cały czas. Doktor Dominikę niepokoi to, że mimo podawanych leków i opatrunku uciskowego, krwawienie na nocy dziewczyny nie ustaje. Pani doktor, mamy przyspieszoną akcję serca. Trzeba ją podłączyć do kardiomonitora i pobrać krew do badań. Morfologia? Układ krzepnięcia i trzeba oznaczyć grupę krwi. Jestem już, tak? A później sprawdzić, czy nie mamy takiej w szpitalu. Dobrze. Jeśli dziewczyna będzie tracić krew w takim tempie, niezbędne będzie jej przetoczenie. Dlatego doktor Gajda zleca oznaczenie grupy krwi pacjentki. Boję się. Pani doktor, co ze mną będzie? Niestety istnieje ryzyko wstrząsu hipowolemicznego spowodowanego utratą krwi. Dlatego musimy działać szybko. Stan pacjentki się pogarsza. Nie wiemy, dlaczego tej krwi nie da się zatamować. Możemy tylko czekać na wyniki badań. Pielęgniarki sprawdzają stan młodej dziewczyny. Doktor Robert zajmuje się pacjentem z silnymi wymiotami. Już nic nie mogę zjeść, panie doktorze. Wszystko zwracam. Mhm. Jestem wykończony. Nawet przed chwilą w łazience. A bóle brzucha? Nie, ani żołądek, ani nic. Mm-hmm. Bóle głowy? Czasami, chociaż ostatnio nie. Mm-hmm. Czy po wymiotach nudności ustępują? Trochę, ale generalnie to cały czas je czuję. Towarzyszy temu gorączka, biegunka? Nie. Może pan coś zjadł, coś nieświeżego? Nie no, skąd? Joasia tego pilnuje. Żona? No nie, jeszcze nie. Na razie myślimy o ślubie. Joasia powiedziała, że ostatnio schudłem. Czy pan się na coś leczy? Przyjmuje jakieś leki? No tak. Od wielu lat mam cukrzycę drugiego typu. Insulinę pan przyjmuje? Dwie dawki rano i wieczór. Cukier pan kontroluje? Ostatnio coś nie jest dobrze. Raz skacze pod sufit, a raz jest za niski. Mhm. Dobrze. Proszę się rozebrać do pasa. Doktor Robert Szewczyk zbada brzuch pacjenta. Wydaje się, że przyczyną jego dolegliwości może być cukrzyca, na którą mężczyzna cierpi od lat. To jednak muszą potwierdzić badania. Doktor Dominika zajmuje się 20-latką z raną na nodze. Bardzo niepokoi ją krwotok, którego nie daje się zahamować. Do tego kardiomonitor zaczyna pokazywać nieprawidłowości w akcji serca. Trzeba przyspieszyć podawanie płynów. Dobrze. Proszę sprawdzić ten opatrunek. Dziewczyna jest bardzo osłabiona i z trudem oddycha. Co się dzieje? Słyszysz mnie? Słyszysz mnie? Jak masz na imię? Ewa. Słabo mi.
Spokojnie. Pani doktor, przesiąknę. To przyciśnij to mocno. Ale jest już mocno założone. Ela, tak? Trzeba koniecznie wezwać Piotra, grozi jej krwotok tętniczy. Doktor Dominika wezwała na konsultację ordynatora oddziału. Stan dziewczyny jest bardzo poważny. Już pani coś? W poczekalni wciąż przebywa zdenerwowany Rafał, chłopak pacjentki. Bo go nie ma na oddziale. Godzinę temu tutaj był. Jest potrzebny na konsultację, doktor Dominika go potrzebuje. Dobra, już dzwonię. Dzwoń, błagam cię, znać go szybko, dobrze? No niech mi pani coś powie. No nie może pan tam teraz wejść. Ale dlaczego? Tylko na chwileczkę do niej wejdę. Pana, teraz będzie badana przez lekarzy, także teraz nie wolno. Jak badana? Przecież to tylko skaleczenie, to co tam badać. Proszę pana, to jest decyzja lekarza, więc na razie pan tam nie może wyjść. Jeżeli będzie możliwość, ja pana zawołam, dobrze? Coś się dzieje, tak? I pani mi nie chce powiedzieć. Proszę pana, nic nie wiem na razie, dobrze? Proszę zaczekać. Chłopak nie zdaje sobie sprawy, w jak bardzo złym stanie jest jego dziewczyna. Wyobrażał sobie, że cała pomoc lekarzy ograniczy się do założenia szwów. Po prostu moja dziewczyna tam jest i nawet nie pozwalają mi wejść. Że nie... Ale przepraszam. Proszę. Rafał odbiera telefon od Moniki, przyjaciółki rannej dziewczyny. Tak, wiem. Przepraszam, ale nie miałem czasu. Teraz jestem w szpitalu z Ewą. No tak, z Ewą. Nie, po prostu skaleczyła się i... Nie, nic poważnego. Stan pacjentki jest bardzo poważny. Chłopak kłóci się z jej przyjaciółką. To z nią zdradzał swoją dziewczynę. Tak, i potem się kąpała. Okazuje się, że był u niej w łazience, jak księżniczka raczyła się wywalić. Czego ty chcesz? Pacjent z cukrzycą. Od kilku dni nie przyjmuje pokarmu, wszystko zwracam. Mamy niedługo ślub. Pacjent doktora Roberta jest chory na raka. Narzeczona nie zdaje sobie sprawy, że jego życie jest zagrożone. Oświadczył mi się? Planujemy ślub? Szefie, jeśli to nowotwór? Jakie mam szanse, doktorze? Mężczyzna odmawia leczenia i chce wyjść ze szpitala. Chcesz mi powiedzieć, że ty chcesz wyjść ze szpitala teraz? Marcin musi się leczyć, nawet jeżeli szanse są niewielkie. Na oddział ratunkowy trafia dziewczyna z raną na udzie. Z nieznanych przyczyn lekarzom nie udaje się zahamować krwawienia. Spokojnie. Zimno mi. Tam jest moja dziewczyna, ona się nazywa Ewa Jaworska. Ja chciałbym się dowiedzieć, co z nią. Trzeba koniecznie wezwać Piotra, grozi jej krwotok tętniczy. W szpitalu pojawia się mężczyzna z silnymi torsjami. Towarzyszy mu narzeczona, której niedawno się oświadczył. Nie ma go. Przepraszam, stało się panu coś? Pomóc? Nie trzeba. Zaraz przyjdzie. Kobieta stara się wspierać swojego mężczyznę i ukrywa przed nim swój niepokój. Proszę pana, państwo byli przed panem, no nie pamięta pan, przecież przed chwilą stali tutaj. Mam cukrzycę drugiego typu. Jak się czujesz? Pani doktor, coraz bardziej mnie boli, noga mi trętwieje. Dostałaś bardzo silne leki przeciwbólowe, także za chwilkę powinny zacząć działać. Ale nic nie działa i ciągle mi krew leci. Dobrze, Ewa, uspokój się. Już to zobaczę, dobrze? Możesz? Proszę zawołać mojego chłopaka. Mówiłam ci już, że niestety on nie może tutaj wejść. Ale dlaczego nie może? Boję się. Pani Iwono, hydroksyzyna 5 ml, poproszę. Powiedz mi, chorujesz na coś? Brałaś jakieś leki ostatnio? Zaziębiona byłam. I co wzięłaś? Aspirynę. A to źle? No właśnie niedobrze, bo aspiryna rozrzedza krew i stąd może być to nadmierne krwawienie. W sali pojawia się ordynator poproszony na konsultację. Dominika, co się dzieje? Byłem w dyrekcji. Bo pacjentka z raną w pachwinie blisko tętnicy, bardzo krwawi. Pokażcie mi tą ranę. O, a gdzie się pani tak urządziła? Upadłam w łazience na medalniczkę z blachy. I dodatkowo wzięła bardzo dużo aspiryny. Mało płytkowość? No tak myślę. Dobrze, przewieźcie panią do zabiegowego, trzeba tą ranę zobaczyć, a ja zaraz przyjdę, tylko papier zabiegowy. Dobrze, dziękuję. Przygotowujemy Ewę do przewiezienia na zabiegowy. Pielęgniarki zajmą się pacjentką. W tym czasie dr Szewczyk ponownie bada 51-latka z cukrzycą. Musiał wcześniej przerwać badanie ze względu na wymioty chorego. Brzuch miękki, ale pobolewa, prawda? Jak doktor uciska to. Mhm. Widoczna bolesność uciskowa nad całą jamą brzuszną. Nogi bez obrzęków, bez żylaków. Tak, robimy EKG. Tak. Lekarz zleca badania. Według niego to nie cukrzyca jest powodem dolegliwości pacjenta. W moczu i surowicy. Dobrze. Co się dzieje? Niedobrze mi nie wytrzyma. Proszę. Okej. Okay. 500 ml płynu wieloelektrolitowego i metoklopramidum, jedna ampułka dożylnie. Najpierw musimy zapobiec odwodnieniu pacjenta.
Wstępne badania nie pozwoliły ustalić przyczyny jego stanu. Oczywiście nie bez znaczenia jest cukrzyca, na którą pacjent choruje od wielu lat. No zobaczymy, co pokażą bardziej szczegółowe badania. No i co tam masz? Pacjent z cukrzycą. Od kilku dni nie przyjmuje pokarmu, wszystko zwraca. A co ustaliłeś? Brzuch miękki, objawy oponowe i otrzewnowe ujemne. Czekam na wyniki badań krwi. A poziom glukozy? Cukier z palca 230. To wiesz co, jak da cukrzykę, jest w porządku. Ty, a może się czymś zatruł? Twierdzi, że nie. Podobno w niedługim czasie nastąpiła u niego znaczna utrata masy ciała. No a niedrożność? Zrobię przeglądowe zdjęcie jamy brzusznej. Może jakiś guz powoduje niedrożność jelita, dlatego chudnie. Zrobię jeszcze USG. Jak będziesz miał zdjęcia, to rzucę okiem. Dziewczyna z raną na udzie jest przewożona do sali zabiegowej. Jej ranę obejrzy ordynator i podejmie decyzję w sprawie dalszego leczenia. Proszę zaczekać. No, proszę tutaj zostać. Proszę zaczekać na lekarza, dowie się pan czegoś więcej. Zostań, boję się. Nigdzie nie idę, zostanę, czekam. Ale gdzie oni ją wiozą? Proszę mi powiedzieć. Proszę się uspokoić, to przede wszystkim na salę zabiegową. Jak na salę zabiegową? Przecież to zwykłe skaleczenie. Jaki zabieg? Okazała się poważniejsza, musimy ją zbadać, a teraz przepraszam. Ewa, ja tutaj czekam na ciebie. Jak oni tutaj ludzi traktują? Przecież martwię się o Ewę, to jasne. Myślałem, że to zwykłe skaleczenie, a założą jej opatrunek i tyle. A teraz okazuje się, że co? Jakiś zabieg? O co tutaj chodzi? Przecież oni powinni mnie normalnie do niej wpuścić, powiedzieć, co jej jest i tyle. Ta lekarka mnie po prostu olała. Ordynator oddziału obejrzy ranę na nodze dziewczyny. No miała pani dużo szczęścia. Jeszcze centymetr uszkodziła pani tętnicę. Podaliśmy leki przeciwkrwotoczne. Etamsylat? Tak, dożylnie 500 mg. Już dawno chciałam tę mydelniczkę wyrzucić. I dobrze by pani zrobiła. Ta mydelniczka była zardzewiała. Oczywiście gotowe przeciwciała i osłonowy antybiotyk. Dobrze, amoksycylina 1 gram i metronidazol 500 mg. Dobrze. Teraz oczyścimy pani ranę, zszyjemy i założymy nowy opatrunek. Będzie bolało? Nic nie będzie bolało. Spokojnie, poczujesz tylko ukłucie. Poproszę jeszcze zastrzyk. Pacjent doktora Szewczyka po podaniu środków przeciwwymiotnych czuje się już trochę lepiej. Zgodnie z dyspozycją lekarza, pielęgniarki zabiorą go na badanie USG i rentgen. Mimo zakazu personelu w sali pojawia się narzeczona mężczyzny, która nie wytrzymała długiego oczekiwania w izbie przyjęć. Ja tylko na chwileczkę, naprawdę. Może pani tutaj wyjść, ale 5 minut. Nie ma takiej możliwości. Bardzo panią nie, proszę. Musi pani stąd wyjść. To jest mój narzeczony, mamy niedługo ślub. Bardzo panią proszę. Ale na chwilkę, na dobrze? Na chwileczkę, tak. Dziękuję pani bardzo. Już myślałem, że cię tu nie wpuszczę. No widzisz, kochani, nie ma takich mocnych. A mnie muszą stąd szybko wypuścić. Moje skarby, kochany, jak się chyba, że wstawią tu drugie łóżko dla ciebie. No wiesz, ale zmieścimy się tu razem. W końcu schudłem. Łóżek to im tutaj nie brakuje, ale tak naprawdę chcę wiedzieć, jak się czujesz. Bo tak strasznie się martwię. Lepiej, Asiu. A może ja dlatego schudłem, żeby się tobie podobać? Przestań. Ja chcę wiedzieć, co mówi lekarz. Nic nie mówię. Chyba jeszcze nic nie wiedzą. Długo tu jeszcze cię będą trzymać. Może coś ci przynieść? Nie, nic mi nie trzeba. A ty jadłaś coś? Ale daj spokój. Jakim o jedzeniu teraz do mnie mówisz? Idź, zjedz, odpocznij w domu. No przecież jak będę coś wiedział, to zadzwonię. Teraz będzie musiała już pani wyjść. My będziemy jechać na prześwietlenie. Jestem cały czas obok. Pamiętaj, jakbyś coś potrzebował. Wiem, że czasem zachowujemy się jak nastolatki, ale pewnie chcemy sobie odbić poprzednie lata. Marcin długo był sam, jego żona odeszła. Kiedy zaczął chorować, ja też nie umiałam sobie jakoś życia ułożyć. Ale teraz mam Marcina. Oświadczył mi się, planujemy ślub. Wesele będzie skromne. Jeszcze nie wiem, może to będzie obiad we dwoje, albo może kolacja przy świecach. Kiedy narzeczony kobiety przechodzi kolejne badania, doktor Dominika przegląda wyniki swojej pacjentki. Być może wskażą one przyczynę krwotoku, którego lekarze nie są w stanie zahamować. Mam wyniki badania w Jaworskiej. No, to jest niedobrze. No właśnie. Anemia, niska hemoglobina, hematokryt.
To niskie erytrocyty, 2,5 miliona, mała ilość płytek krwi. No tak jak się obawiałam, ostra małopłytkowość. No to pewnie ta aspiryna, trzeba jej podać krew. Tak, tylko że ona ma grupę ARH minus, a my takie nie mamy w szpitalu. No to siadaj do telefonu i dzwoń, musimy mieć krew do transfuzji. Tak jest. Dziewczyna ma rzadką grupę krwi. Doktor Dominika jak najszybciej musi jej poszukać w innych szpitalach. Istnieje ryzyko, że przy tak dużej utracie krwi będzie potrzebna transfuzja. W izbie przyjęć wciąż czeka chłopak dziewczyny. Niespodziewanie na oddział przychodzi też jej przyjaciółka Monika. Rafał, dlaczego nie odbierasz komórki? O, cześć. Ale... Aha, nie słyszałem, przepraszam. Cześć. Nie chcieliś rozmawiać, to przyjechałam. Co ze wą? No nie wiem, właśnie miała jakiś zabieg, zabrali... Ale co jej się stało? No, w wannie się skaleczyła. W wannie? Jak to w wannie? No, kąpała się i skaleczyła się. Kąpała się? Rafał, ty miałeś iść z nią porozmawiać. No ale właśnie byłem, ciszej. Tak, i potem się kąpała. Ciszej. Co ty mi wkręcasz? Nie tutaj, proszę cię, nie tutaj, chodź. Ty już od 2 miesięcy masz z nią rozmawiać. Ciszej, kurczę, wiem, byłem z nią teraz porozmawiać, nie wyszło, chodź. Tak, widzę. No, ciszej, proszę cię. Monika, Monika. Monika! Słuchaj, jeśli jest teraz tak, że sypiasz z nią i ze mną. Nie jest tak, kurczę, tylko daj mi sobie powiedzieć, daj wytłumaczyć. Co wytłumaczyć? Powiedziałeś jej? Czyli nie powiedziałeś? Rafał, przestań się mną bawić. No to nie jest takie proste, byłem z nią 2 lata. To zostań sobie kolejne 10. Kurczę, zaczekaj. Ja jej to wszystko powiem, tylko nie pójdę teraz i co? I powiem, że co, koniec? Już? No pójdziesz. Przecież to też twoja przyjaciółka. Wkurzyłeś mnie. Rafał, już dawno miałeś to załatwić. Zaczekaj, zaczekaj. Dowiemy się co z nią i rozwiążemy sprawę. Ale później powiesz i skończymy tą farsę, tak? Chłopak spotykał się z 2 dziewczynami równocześnie. Jego nowa wybranka żąda, by w końcu powiedział prawdę swojej dziewczynie. Już dawno powinien to zrobić. W dodatku okazuje się, że ciągle do niej chodzi. Co jest grane? Sypia z nią? Ja nie dam się tak oszukiwać. Mówi mi, że szpital to nieodpowiednie miejsce na taką rozmowę. A będzie inne lepsze? Poza tym Ewa nie umiera, ona się tylko skaleczyła. Rafał musi to w końcu załatwić, raz na zawsze. Potrzebuje grupy krwi ARH minus. Przyjaciółka nie wie, jak poważny jest stan jej rywalki. Doktor Dominika wciąż szuka dla niej krwi. Natomiast doktor Robert Szewczyk dostał właśnie wyniki badań krwi i zdjęcie jamy brzusznej 50-letniego pacjenta z cukrzycą. No nic tu nie ma. Wszystko czysto. Nic nie wskazuje na niedrożność jelit. A nudności nie mijają. Pacjent wymiotował już nas kilka razy. Tu są wyniki badań. Czy zaburzenia elektrolitów, podwyższona kreatynina i mocznik. No niewydolność nerek, ale to może być odwodnienie. Natomiast enzymy trzustkowe w porządku. Nie ma zapalenia trzustki. Nic konkretnego. No ale to cukrzyk. Może to są jakieś powikłania wieloletniej cukrzycy. Myślisz, że to gastropatia? No dokładnie. Może facet nie uważał na dietę. No nie wiem, facet choruje na to od 2 lat, ma doświadczenie i co, nagle przestał myśleć o diecie? No przecież wiesz, że gastropatia rozwija się latami. Nie przekonuje mnie to. No to co? Myślę, że to jednak trzustka. Zrobiłem USG, ale obraz jest zamazany, niewyraźny. No to zrób TK, zobaczymy, czy tomograf jest wolny, jak coś tam nie wołaj. Szefie, a jeśli to nowotwór, taka utrata masy ciała? Robert, moim zdaniem to jest gastropatia. Ty jesteś gastrologiem. Jeżeli masz wątpliwości, no to zrób te markery. Nowotworowe trzustki. Zrobię. Co z tą krwią? No na szczęście udało nam się ją zdobyć. To świetnie, zaraz tam do was przyjdę. Ordynator w zasadzie może mieć rację, że to powikłania cukrzycy, wszystkie objawy u pacjenta by na to wskazywały. Jednak martwi mnie ta duża utrata wagi, o której mówił chory. Dlatego zleciłem jeszcze raz pobrać od pacjenta krew, tym razem do badania markerów nowotworowych trzustki. Pacjent doktora Szewczyka może mieć raka trzustki, który w większości przypadków kończy się śmiercią. Chłopak rannej dziewczyny próbuje załagodzić konflikt z nową partnerką. Wydaje się, że prawie mu się udało. Nie teraz chyba, nie? Porozmawiajmy. O czym? Rafał, ja już mam dość. No przecież nie będę z nią gadał teraz w szpitalu. Idę stąd. Dobra, poczekaj. Idę z tobą. No to chodź. Możemy się chociaż dowiedzieć o Ewę? Rafał! Przepraszam. Twoja narzeczona jest już na sali obserwacji. Możesz ją odwiedzić. Teraz? Ty również, chodźcie, tak.
Co? Narzeczona. Nie no, super. Przyjaciółka pacjentki jest wściekła. Nie dość, że chłopak nie rozmawiał ze swoją dziewczyną o rozstaniu, to jeszcze nazwał ją narzeczoną przy lekarzach. Proszę. Teraz będzie miał szansę, by to naprawić. Rafał, prosiłam, żeby cię zawołali. Co z tobą? Nie chcieli mnie do ciebie wpuścić. Nie wiem. Zimno mi albo gorąco. Cześć, Monika. Rafał cię ściągnął? Dzwoniliśmy się i mi powiedział. Gdyby nie on, to bym z tej wanny nie wyszła. Właśnie mówił mi. Spanikowałam. Cała wanna była we krwi. Myślałam, że umrę. Dobrze, że jesteś. Co mówi ta lekarka? Mam dostać krew i będzie dobrze. Kiedy wyjdziesz? Nie wiem, ale zostaniesz przy mnie, prawda? Boję się, Rafał. Tak, jasne, zostanę. Co się stało? Rafał. Nie wiem. Dziewczyna nie ma pojęcia o sytuacji, która rozgrywa się w szpitalu. Nie wie nic o romansie dwojga najbliższych jej osób. Tymczasem pielęgniarki rozpoczną proces przetaczania krwi. Zasnąć, dobrze? Będziemy ci podawać teraz krew. Nie wiem, czy dam radę. Dasz, dasz. Dłużej tego nie wytrzymam. Czułam się tam jak jakaś dzira, a ona owieczka bezbronna. Rafał nie potrafi podjąć decyzji. A to on wszystko zaczął. Mówił mi, że Ewa go męczy, że go nudzi, że nie czuje przy niej tego czegoś. I miał się z nią rozstać. Ale co, ciągle coś stało na przeszkodzie. A to egzaminy? Nie chciał jej zmartwić? A teraz okazuje się, że był u niej w łazience, jak księżniczka raczyła się wywalić. Mam dość. Monika! Zrozpaczona dziewczyna wychodzi ze szpitala. Nie wie, jak bardzo poważny jest stan jej przyjaciółki. Nie wierzy też, że jej nowy partner rzuci w końcu swoją dziewczynę. No przecież wiesz, że z tobą. Nie, zupełnie tego nie wiem. No, Monika, przecież poczekaj, no. Monika! O, stój! Przecież na tobie mi zależy. Jakoś tego nie widać. Być. Kocham cię. Monika. Tylko ciebie. To wszystko się za bardzo skomplikowało. Z Moniką jestem już ponad 2 miesiące. Kilka razy próbowałem o tym powiedzieć Ewie, ale jakoś nie było okazji. Teraz to na pewno nie jest dobry moment, żeby jej o tym mówić. Zresztą chyba każdy jest zły. Gorzej będzie, jak Monice coś strzeli do głowy i pójdzie o tym powiedzieć Ewie. A jest do tego zdolna. Na korytarzu czeka zdenerwowana narzeczona pacjenta doktora Szewczyka. Lekarz wie, że wyniki badań są złe. Nie może powiedzieć kobiecie o tym, że pacjent jest nieuleczalnie chory. Proszę dać nam chwilę i potem porozmawiać z narzeczonym. Ale panie doktorze, ja chciałabym chociaż cokolwiek wiedzieć. Rozmowa z pacjentem nie będzie dla lekarza łatwa. Musi poinformować go, że jest chory na raka trzustki. Mam niedobrą informację. Badania wykazały znacznie podwyższony poziom markerów nowotworowych trzustki. Mam raka? To będzie musiała jeszcze potwierdzić biopsja. Jakie mam szanse, doktorze? Nie wiemy jeszcze, na jakim etapie rozwoju jest choroba, więc... Jakie mam szanse? Ile procent, że przeżyję? To bardzo trudny nowotwór. Będę z panem szczery. Niestety statystyki nie są zbyt dobre. Więc ile? 3 do 18, tak książkowo. Wie pan, znam mnóstwo przypadków, kiedy udaje się jednak pokonać chorobę. To nie zawsze jest wyrok. Ale najczęściej jest, tak? Proszę pana, ma pan bliską osobę. Może dla niej też warto powalczyć. Mogę zostać sam? Oczywiście. Przyjdę do pana później. Aha. I niech pan nic nie, na razie nie mówi narzeczonej, dobrze? Oczywiście. Lekarz zdaje sobie sprawę, że to straszna wiadomość dla pacjenta. Rak trzustki jest jednym z najtrudniejszych nowotworów i szanse na wyleczenie są niewielkie. Prosił o chwilę do zastanowienia. Jak to chwilę? To dlaczego? Czy to coś poważnego?
Przykro mi, nie mogę udzielić informacji. Proszę porozmawiać z narzeczonym. Ale ja pana bardzo proszę, chociaż słowo proszę mi powiedzieć, na co się mam przygotować. Przykro mi, nie mogę, przepraszam. Zaczynam mieć niedobre przeczucia. Co to znaczy, że lekarz musi najpierw porozmawiać z pacjentem? Boję się o Marcina. Naprawdę się boję. Zdenerwowana kobieta postanawia, mimo prośby mężczyzny o pozostawienie go w spokoju, wejść do sali i dowiedzieć się, co mu jest. Co się dzieje? Zmęczyli mnie tymi badaniami. Chyba się prześpię. Nie. Jak to będziesz teraz spał? Ja chcę z tobą porozmawiać. Przecież widzę, że coś się dzieje. Nie, nic. Bardzo ci proszę, powiedz mi prawdę. Ja muszę wiedzieć. To ta moja cukrzyca, wiesz... Jaka cukrzyca? Cukrzycą byś się tak nie przejmował. Poza tym przecież widzę, że coś jest nie tak. Coś się dzieje złego. Proszę. Asiu. To rak. Rak trzustki. Ja chyba nie mam już za wiele czasu. Nie mów tak. Nie wolno ci nawet tak myśleć. Będą mnie cieli, naświetlali. Bóg jeden wie, co jeszcze. Ja ile czasu spędzę w szpitalach. Ja nie chcę. Ale chcesz mi powiedzieć, że ty chcesz wyjść ze szpitala teraz? Ja chcę ten czas spędzić z tobą. Jak zostanę w tym szpitalu, to już z niego nie wyjdę. Taka decyzja to zgoda na śmierć. Marcin musi się leczyć, nawet jeżeli szanse są niewielkie. Przecież zawsze jest nadzieja. Nie pozwolę mu tak poddać się łatwo. Jeśli nie ja, to ktoś musi mu to wytłumaczyć. Przyspieszona akcja serca. Proszę stąd wyjść. Życie dziewczyny mimo wysiłków lekarzy jest zagrożone. Stan pacjentki się pogorszył mimo tego, że podaliśmy jej krew zgodną z jej grupą i silne antybiotyki osłonowe. Cholera, Dominika, mnie to wygląda na sepsę. Z Ewą jest naprawdę niedobrze. Z nią coś się dzieje. Chłopak nadal nie ma odwagi, by rozstać się ze swoją dziewczyną. Doktor, i co z Ewą? No niestety jej stan się pogorszył. Bardzo zależy mi na Monice, ale ona musi mnie zrozumieć. Pacjent ma raka trzustki. Mężczyzna odmawia leczenia. Chce wyjść ze szpitala i ostatnie chwile życia spędzić ze swoją narzeczoną. Czy zgodził się na leczenie? Nie. Nie pozwolę ci. Póki jest szansa, musimy ją wykorzystać. Pogotowie przywozi młodą dziewczynę, która groźnie zraniła się podczas kąpieli. W szpitalu jest jej chłopak. Okazuje się, że zdradzał dziewczynę z jej najlepszą przyjaciółką. To pacjent z cukrzycą. Od kilku dni nie przyjmuje pokarmu, wszystko zwraca. Na oddziale pojawia się para, która ma niedługo się pobrać. Teraz mam Marcina. Oświadczył mi się. Planujemy ślub. Sprawdzają się najgorsze przypuszczenia doktora Szewczyka. Pacjent ma raka. Jakie mam szanse, doktorze? 3 do 18. Chcesz mi powiedzieć, że ty chcesz wyjść ze szpitala teraz? Marcin musi się leczyć, nawet jeżeli szanse są niewielkie. Przecież zawsze jest nadzieja. Nie pozwolę mu tak poddać się łatwo. Kobieta jest zrozpaczona chorobą narzeczonego. Nie chce, by się poddał. Tak bardzo była szczęśliwa, kiedy go poznała. Wierzyła, że spędzą razem życie. Postanawia poszukać pomocy u lekarza prowadzącego. Dzień dobry. Proszę, niech pani usiądzie, proszę. Panie doktorze. Ja już wszystko wiem, rozmawiałam z nim. Musimy przenieść go na onkologię. Czy zgodził się na leczenie? Nie. I ja chciałam pana prosić, żeby pan z nim porozmawiał. Żeby pan mu spróbował wytłumaczyć, że ludzie podejmują taką walkę, że ją wygrywają, nawet kiedy szanse są niewielkie. Tak, proszę pani, absolutnie uważam, że powinien się leczyć. Jednak to trudne i on o tym wie. Ja pana bardzo proszę, żeby pan poszedł do niego, żeby pan z nim porozmawiał, jak lekarz z pacjentem, jak mężczyzna z mężczyzną, oczywiście, może nawet lepiej. Tak, oczywiście będziemy rozmawiać, jednak nie sądzę, żebym to ja go przekonał. Ale ja nie dam rady chyba teraz. Ja będę próbować, ale... Proszę pani, on proszę teraz... Proszę mi pomóc. On teraz pani bardzo potrzebuje. Potrzebuje wsparcia, obecności, no i przede wszystkim czasu na podjęcie decyzji, na przemyślenie.
To dla niego nowa sytuacja. Dla mnie też. Ja nie wiem w ogóle, co robić. Być przy nim. Być przy nim, wspierać. Przede wszystkim rozmawiać. Proszę pani, on musi chcieć żyć. Ja wiem, ja nie pozwolę mu się tak łatwo... Przepraszam pana bardzo. Będę walczyć o niego. Dziękuję. Chłopak dziewczyny, której podano krew, nie ma odwagi, by jej powiedzieć, że z nią zrywa. Oszukuje obie dziewczyny. Ewa. Ewa. Myślałam, że sobie poszedłeś. Nie. Jak się czujesz? Nie wiem. Teraz mi tak gorąco. Zawołać kogoś? Ewa? Pani doktor? Pani doktor? Co się dzieje? Nie wiem, z Ewą chyba gorzej. Gorączka. Zmniejsz jej temperaturę. Mam dreszcze. 39,8. Wysoko, przyspieszona akcja serca. Proszę stąd wyjść. Ale nie, ale o co chodzi? Ale naprawdę, ja za chwilkę do pana przyjdę, porozmawiam, a teraz proszę wyjść, dobrze? Dobrze, czekam. Infekcja? No podaliśmy jej antybiotyki, ale wygląda na to, że infekcja się rozwija. No chyba, że to jest reakcja przetoczeniowa. Ale grupa krwi była dobra. Dobrze, to proszę pobrać krew na określenie wskaźników stanu zapalnego, a ty zadzwoń po szefa, dobrze? Dobrze. Stan pacjentki się pogorszył mimo tego, że podaliśmy jej krew zgodną z jej grupą i silne antybiotyki osłonowe. Dodatkowo ma wysoką gorączkę, co może świadczyć o rozwijającej się infekcji. Pobraliśmy krew, żeby to sprawdzić. Chłopak został wyproszony z sali. Po raz pierwszy dotarło do niego, w jak poważnym stanie może być jego dziewczyna. Nie zdążyłem. Słuchaj, z Ewą jest naprawdę niedobrze. Z nią coś się dzieje. Słuchaj... Ale poczekaj. Wyjdzie ta lekarka... Wejdę tam i wszystko jej powiem, okej? Okay? Tak jak ustaliliśmy. Dom może być? No dobrze. Proszę. Siadaj, siadaj. Chodź. Wejdę tam. Dziewczyna jest tak zakochana, że szybko mu wybacza i wierzy w jego obietnicę. Doktor Dominika ma wyniki młodej dziewczyny, której stan nadal się nie poprawia. Ordynator przyszedł ją zbadać. No i co wyszło? Infekcja, CRP 111, wysoka leukocytoza 12 tysięcy. Cholera Dominika, mnie to wygląda na sepsę. Pobieramy krew do badania bakterii tlenowych i beztlenowych z antybiogramem. Dobrze, szefie, ja za chwilkę przyjdę, bo chciałam porozmawiać z jej chłopakiem. Sepsę często wywołują bakterie, które działają agresywnie, kiedy organizm jest bardzo osłabiony. Tak jak w przypadku dziewczyny. Jak najszybsze podanie odpowiednich antybiotyków jest potrzebne, by uratować jej życie. Pani doktor, i co z Ewą? No niestety jej stan się pogorszył. Doszło do zakażenia. Jak do zakażenia? Obawiam się, że to sepsa. Sepsa? Przecież to niebezpieczne. Tak, ale naprawdę, proszę się uspokoić, robimy wszystko, co w naszej mocy. Przepraszam. I co teraz? Zostaję z Ewą. Ty nigdy nie chciałeś się z nią rozstać. Nigdy. I nie dzwoń do mnie. Ale Monika, zaczekaj! Monika, to nie tak! Czy ona nie rozumie, że ja nie mogę teraz stąd wyjść? Niech trochę poczeka, Ewa poczuje się lepiej, to ja pójdę z nią porozmawiać. Nie chcę wyjść na jakiegoś potwora. Bardzo zależy mi na Monice, ale ona musi mnie zrozumieć. Niech trochę poczeka, to jej się nic nie stanie. 3 godziny później. Dziewczyna czuje się już trochę lepiej. Szybko podane antybiotyki zaczęły działać i gorączka spadła. Narzeczona mężczyzny chorego na raka wciąż próbuje nakłonić go do leczenia. Ja chcę ten czas spędzić z tobą. Nie pozwolę ci. Póki jest szansa, musimy ją wykorzystać. Jesteśmy razem. Joasiu, ja nie chcę tak skończyć. Proszę, nie. Ewa Jaworska wraca do zdrowia. Jej chłopak Rafał odważył się wreszcie powiedzieć, że się z nią rozstaje. Zrobił to jednak za późno i przyjaciółka dziewczyny go odrzuciła. Chłopak kilka razy dziennie dzwoni do Ewy i chce, by mu wybaczyła.
Nie mogłam uwierzyć, że Rafał tak długo mnie zdradzał i okłamywał. Jeszcze te jego tłumaczenia, że było mu mnie żal. Wstrętne. Z tego co wiem, to Monika też się z nim już nie spotyka. Został sam. I dobrze mu tak. Mężczyzna chory na raka nie zmienił swojej decyzji o opuszczeniu szpitala. Zgodził się jedynie na przyjmowanie leków łagodzących przebieg choroby. Narzeczona mężczyzny wciąż wierzy, że przekona go do podjęcia leczenia. Jeśli się jej nie uda, mężczyzna umrze w ciągu kilku miesięcy. To była najtrudniejsza decyzja w moim życiu, ale innej nie mogłem podjąć. Zbyt długo chorowałem, aby sobie tego wszystkiego nie móc wyobrazić. Ja nie wiem, ile czasu jeszcze mi zostało, ale wiem, że spędzę go z Jasią. Dawaj, no. Dwie studentki przywożą na pogotowie pijanego kolegę. Chłopak ledwie oddycha, a w szpitalu traci przytomność. Iwona! On na pewno coś brał. Nie wiem, czy to były narkotyki, nie wiem, czy to były jakieś leki, czy inne dopalacze. Badania to wykażą. Ale... za jakiś czas. Co z Michałem? Oj, ja się już w to nie mieszam. Studentki boją się przyznać, co wydarzyło się na imprezie. Jedna z nich ucieka ze szpitala. Jezu, ja chyba naprawdę muszę pogadać z tym lekarzem. Tylko, że sama wtedy wpakuje się w kłopoty. No, jesteście na razie. Co się tutaj dokładnie stało? Ratownicy przyjeżdżają do młodej kobiety zatrutej czadem. Ta kobieta ma szczęście, że w ogóle żyje. Jej mąż praktycznie wezwał nas w ostatniej chwili. Miałam do ciebie dzwonić. Zaczęła nam drgać. Karolina! Zatrucie organizmu jest bardzo poważne. Stan pacjentki jest krytyczny. Kobieta walczy o życie. Nie wiesz, czym grozi piecyk? Co ty masz, 5 lat? Trzeba troszeczkę powąchać życia, jak się chce z kobietą mieszkać.